Cześć, z tej strony PsychoCoach i dzisiaj chciałem zrobić drugą część recenzji książki Automatyzuj nudne czynności z językiem Python. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o języku Python i zobaczyć, jak realizuję przykład tej książki, to zostań ze mną, bo zaczynamy właśnie teraz. Pierwsze, co musimy zrobić, żeby dobrze zrecenzować przykład książki, to musimy otworzyć nasz edytor kodu. W tym wypadku to jest ten IDLE Python i tutaj mamy coś takiego jak shell. Tutaj możemy wpisywać polecenia Python. To jest recenzja książki Automate the Boring Stuff with Python. Ja akurat mam tą wersję książki na czytniku e-booków, ale tobie zostawiłem linka do wersji papierowej. Możesz wejść w ten link poniżej pod tym filmikiem i zakupić taką książkę. Podaj na w swojej książce ten przykład, który teraz będę przerabiał w tym filmiku, znajduje się na 72 stronie i na 73 stronie. Jeżeli absolutnie zaczynasz z Pythonem i z programowaniem, to naprawdę polecam Ci tę książkę, ponieważ jest ona naprawdę przejrzyście napisana i początkujący może wiele skorzystać. Mamy tutaj opisane wszystkie podstawy, a także bardziej zaawansowane tematy, także polecam Ci z całego serca. Dzisiaj spróbuję napisać jeden przykład z tej książki. Jeżeli nie masz do czynienia z programowaniem, to możesz się przyjrzeć, co ja robię, bo w ten sposób też możesz się uczyć i podłapać pewne sprawy. Akurat na kanale jeszcze nie nagrałem tego tematu, który dzisiaj chcę poruszyć, a dzisiaj zajmę się czymś takim jak obsługą błędów. Po angielsku jest to exception handling i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o programowanie w Python. Ponieważ jeżeli wystąpi błąd w Twoim programie, czyli dane zostaną źle przetworzone, to cały program zakończy działanie, po prostu się rozsypie. Taki błąd może wystąpić na przykład w momencie, kiedy będziemy próbowali dzielić przez zero. Jak wiesz, w matematyce nie istnieje pojęcie dzielenia przez zero, jest to niemożliwe, chyba że ktoś udowodni to jakimś dowodem matematycznym, no ale w Pythonie też, ponieważ Python obsługuje działania matematyczne, w związku z tym też nie da się dzielić przez zero i nasz program przestanie działać, jeżeli taka linijka kodu zostanie napisana. Ok, zobaczcie, sobie otworzyłem tutaj ten Python shell, ale teraz sobie otworzę nowy plik, file, new file. I mam tutaj dwa okna. Po lewej stronie mam Python Shell. Mogę na przykład tutaj wykonywać sobie działania. Tak, jakieś tam sobie testować swój kod. A tutaj piszę już mój skrypt, który potem mogę wywołać. I na potrzeby recenzji tej książki spróbuję napisać na żywca przykład, który znajduje się w tej książce. I akurat tutaj zdefiniuję sobie funkcję def div 42 by. I ta funkcja będzie przyjmować argument divide by, czyli podziel przez po angielsku. Ja specjalnie piszę to po angielsku, ponieważ w pracy programisty nie uciekniesz od angielskiego, szczególnie jeżeli chodzi o programowanie w Python, więc wpisuję wszystko po angielsku. Funkcja będzie zwracać return, że wartość 42 podziel na ten argument, który ona przyjmuje, czyli divide by. Poza funkcją wpiszę sobie kilka instrukcji print, czyli ten... Tak, w instrukcji print będę po prostu wywoływał tą funkcję div42by i ta funkcja będzie przyjmować jakiś tam, powiedzmy, argument. To samo będę robił tutaj, więc ja może sobie tak skopiuję to wszystko. Tutaj sobie to wkleję i teraz ta moja funkcja będzie przyjmować na przykład tutaj 12, nie? Dalej, o właśnie, i tutaj będzie ten przypadek, o którym mówiłem. Czyli 42 będzie dzielone przez 0, co nie może wystąpić w Pythonie. Zaraz zobaczymy, jak zachowa się nasz program. Ok, napisałem całą funkcję, teraz warto taką funkcję zapisać, więc przechodzę do file. Idzie save as. Ja może przejdę na desktop i tu mam coś takiego jak Python. Zapiszę sobie w folderze automate boring stuff. Napiszę, że to jest example, czyli przykład.py z rozszerzeniem Python, bo wtedy będę mógł wywołać ten plik, jakiego mój program w języku Python. Zapisałem to i teraz, żeby wystartować program, przechodzę do run i dam coś takiego jak run module. Jest tutaj też skrót klawiaturowy F5 na klawiaturze, więc mogę wtedy przycisnąć ten klawisz i automatycznie mi się wywoła program. Mamy tutaj pewien kłopot. Dwie liczby zostały wyświetlone, tak? Ponieważ funkcja div42 przyjęła argument 2 i zwróciła liczbę, czyli 42 podzielone na 2 jest to 21. Zgadza się.
A jeżeli podzielimy 42 na 12, sprawdźmy to na kalkulatorze takim systemowym. Akurat tutaj przejdźmy do standardowego i damy tak, 42 na 12 to się równa 3,5. I rzeczywiście Python to obliczył w prawidłowy sposób. Następna linijka kodu to jest wywołaj funkcję, tak naprawdę div42by, przyjmij argument 0 i teraz zwróć wartość 42 przez 0. No i wtedy ten brzydki błąd został nam wywołany. Napisane jest coś takiego, zero division error, division by zero. To jest niemożliwe w Pythonie, dlatego został wywołany błąd. No i następna linijka już się nie wywoła, po prostu program został przerwany, wystąpił błąd krytyczny, skrypt został zatrzymany. Dobra, jak na przykład tutaj spróbuję podzielić przez 0, 40 przez 0. No i mamy znowu ten sam program. I kiedykolwiek, kiedy będziesz próbował podzielić przez 0, twój program się wysypie, nie będzie operował na tych danych. Ale jest bardzo fajny sposób, żeby tak jakby obsłużyć te błędy. I tutaj mamy takie dwa słowa kluczowe, które będą to robić. Jak my to zrobimy? Jest coś takiego jak try. Try, napiszmy sobie try. Tutaj oczywiście ze spacją, tutaj też. Znaczy z tabulatorem, z odstępem odpowiednim. I tutaj mamy takie jak except. I tutaj wpiszę sobie coś takiego. Jeżeli wystąpi błąd, to napiszę, że to jest error. Oczywiście to jest jakiś tam nasz string, czyli to jest napis, który będzie wyświetlony. Próbowałeś podzielić przez 0. To jest niemożliwe. Przez 0. It is impossible. Chyba tak się to pisze. I teraz mamy już obsłużone błędy. Spróbujmy wywołać ten program, więc Ctrl-S zapiszę i wywołam ten program. Proszę bardzo, w momencie kiedy próbowałem podzielić przez 0, mój warunek except został wywołany i został obsłużony błąd. Z kolei funkcja zwróciła wtedy wartość none, tak? Czyli nic nie zwróciła. No ale też obsłużyliśmy ostatnią linijkę. Ta linijka została wywołana, niestety tutaj był błąd, wtedy została wyświetlona ta linijka, która mówi nam, że to jest niemożliwe. Ale kolejna linijka została też obsłużona, czyli program nie zatrzymał się, skrypt Python nie zatrzymał się, tylko przeszedł do kolejnej linijki. Okej, to będzie krótki filmik, więc podsumujmy, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy pewien błąd krytyczny, czyli podzieliliśmy przez 0, ale ten błąd możemy obsłużyć. Jeżeli tutaj po słowie kluczowym try będzie jakaś część kodu i w tym wypadku wystąpi błąd, który nie może, błąd, który został spowodowany przez operację, która nie może być obsłużona przez Python, to wtedy przechodzimy do tutaj warunku except i tam możemy albo wykonać inne instrukcje języka Python, albo po prostu wyświetlić informację, że został pewien błąd wykonany i należy pewne operacje wykonać jeszcze raz, a może obsłużyć pewne dane jeszcze raz. Więc w ten sposób wygląda w twojej książce. Jeżeli zakupisz sobie tę książkę, poniżej zostawiłem ci link, przypominam, to też możesz te przykłady sobie sam obadać, sam sobie je przetestować w swoim środowisku programistycznym. To był przykład z książki Automatyzuj nudne czynności z językiem Python. W tej chwili zrobiliśmy automatyczną obsługę błędów, taką małą. No moglibyśmy zrobić wiele więcej, ale to jest tylko recenzja. Jak widzicie, tutaj jest bardzo przejrzyście to wszystko opisane. Dalej jakbyś sobie spojrzał w tym rozdziale odnośnie obsługi błędów, to tam wyjaśnia się dużo, dużo więcej. Także polecam ci książkę Automatyzuj nudne czynności z Pythonem. Możesz sobie ją też pobrać w wersji elektronicznej. Akurat autor zostawia tą książkę w wersji elektronicznej całkowicie za darmo, więc też zostawiam wam linka, którego możesz wejść, ewentualnie pobrać tą książkę i zacząć się z niej uczyć. Jeżeli ci się podobało, to zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami, a także wciśnij lajka, żeby ten film miał większy zasięg w internecie. Mówi PsychoCoach i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!